Cześć kochani, witam was serdecznie. Ja już się odsztyftowałam i dzisiejszy dzień wygląda następująco. A więc dzisiaj mam rezonans magnetyczny. To jest takie, wiecie, w trakcie leczenia badanie kontrolne. I nie ukrywam, że się stresuję i boję się, chociaż wiem, że no nie dostanę dzisiaj wyników, no bo to jest za wcześnie, ale wiecie, gdzieś taki strach we mnie jest od kilku dni i chyba każda osoba, która się kiedyś leczyła, zgodzi się, że największy stres jest właśnie przed badaniami i przed wynikami. I powiem wam, że staram sobie to wszystko w głowie fajnie wytłumaczyć, ale czasami, no mówię, tak gdzieś mnie w tym brzuchu zadźga i gdzieś ten strach się pojawia, ale kiedy przychodzi ten strach, to wiecie, co ja sobie mówię, tak samo do siebie mówię: słuchaj Sylwia, problem jest wtedy, kiedy na ten problem jest rozwiązanie. Jeżeli nie masz rozwiązania na daną rzecz, to to nie jest problem. Jeżeli nie masz wpływu na rezonans magnetyczny, jeżeli nie masz wpływu na wyniki na ten rezonans magnetyczny, to to nie jest problem i nie masz się co tym na razie przejmować, bo nic to nie da, na nic to nie wpłynie, nie poczujesz się ani lepiej, nie poczujesz się ani gorzej. Właśnie nie, poczujesz się gorzej. Poczujesz się gorzej, będziesz myślała o tym, będziesz się stresowała. Także staram się odrzucać te, wiecie, te myśli, jaki będzie wynik z tego rezonansu, i kiedy tylko przychodzi takie zwątpienie, to tak sobie mówię: to nie jest problem, bo nie masz rozwiązania, nie wpłyniesz na to, nie sprawi nikt ani nic na tym świecie nie sprawi, że ten wynik będzie dobry, po prostu nie ma na to wpływu, trzeba to po prostu oddać, oddać w ręce Boga i tyle po prostu, i czekać po prostu na wyniki. Także tak, powiem wam. No, jadę dzisiaj na ten rezonans magnetyczny, a później jadę na coś fajnego, ponieważ znajomy kupił nam bilety na Fazowskiego. Nie wiem, czy oglądacie Świat na Fazie. To jest taki kanał podróżniczy, pan Fazowski, Faza, jeździ po różnych kontynentach, zwiedza. No, no taki fajny człowiek, ja go tak lubię, aż go lata oglądam po prostu, i on w ogóle jest z żortu, ze Śląska, i no taki pozytywny, zresztą ja bardzo lubię podróżować. Oczywiście nie podróżuję tak jak Fazowski, tak ekstremalnie, ale też lubię, wiecie, autostopę z plecakami, gdzieś się przemieszczać i tak dalej. Także w ogóle bardzo się cieszę na te spotkania i w ogóle mam nadzieję, że chociaż chwilę z nim porozmawiam, bo było tak naprawdę chyba tylko 150 miejsc. No, także tam była liczba w ogóle wejść ograniczona, no także bardzo się cieszę i mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać też właśnie ze spotkania z panem Fazowskim, no choćby tak z daleka go nagrał. No, także kochani, ja pędzę na rezonans, trzymajcie kciuki. No, wyniki pewnie będą dużo później, ale tak ogólnie wiecie, wy mi zawsze dajecie taką energię, taką siłę, że ja od razu się mniej boję. No i tak jeszcze chciałam wam powiedzieć też jedną rzecz, wiem, że może trochę zanudzam, ale taką mam refleksję. Ja wiecie, że jak ja coś czuję, to ja po prostu muszę to powiedzieć, bo chyba, nie wiem, pypeć by mi urósł. Jak to się mówi, że czasami właśnie dużo osób tutaj wpada na ten kanał i pisze mi: oj, smutny jest ten kanał, o, smutne to jest, smutne, wychodzę, nie oglądam, nie ma co oglądać, bardzo smutne i w ogóle. I powiem wam, że ja rozumiem tą reakcję ludzi całkowicie, ponieważ ta reakcja ludzi w tym świecie wirtualnym, ona całkowicie się przekłada na ten świat realny. Kiedy jest wszystko dobrze, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy mamy pieniądze, kiedy się potrafimy bawić, jeździć, mamy czas i tak dalej, no to jest wszystko fajnie, wtedy mamy znajomych, wtedy się coś dzieje i tak dalej. A kiedy przychodzi choroba i nasze życie przestaje być po prostu fascynujące, ekscytujące, tylko naprawdę większość czasu spędzamy śpiąc, jedząc, leżąc, odpoczywając, jeżdżąc po szpitalach, ci znajomi, przyjaciele się wykruszają, ponieważ nie jesteśmy już dla nich atrakcyjni. Ja nawet mam taki filmik właśnie o plusach choroby nowotworowej, która zrobiła idealną selekcję na osoby, które są cały czas, które wspierają, i są takie, które po prostu odeszły. I tak samo, wiecie, w świecie realnym i świecie wirtualnym to się całkowicie pokrywa, ponieważ no, ludzie mają taką tendencję, że lubią oglądać wszystko, co jest fajne, super, ekstra, kolorowe, piękne, szczęśliwe, no a niestety takie, niestety życie takie nie jest, takie życie nie jest w realu. Ja czasami, wiecie, oglądam na przykład zdjęcia na Instagramie i oglądam na przykład
kobiety, które urodziły powiedzmy miesiąc wcześniej albo 2 tygodnie wcześniej, one po prostu czasami mają idealną figurę, one są idealnie ubrane, umalowane i w ogóle dziecko świetnie śpi. I tak sobie myślę, jak to jest, że ja mam tyle koleżanek i żadna z nich po prostu 2 tygodnie po ciąży tak nie wygląda, żadna z nich nie jest zawsze umalowana w super makijażu, w super kietce i po prostu, no wiecie, to jest po prostu życie kontra może kreowanie tego życia. Pewnie są takie osoby, które potrafią nad tym zapanować, ale myślę, że czasami po prostu... Oj, przepraszam Was. Trochę jestem przeziębiona jeszcze. Znaczy jeszcze trochę. Jestem przeziębiona. No, także wiecie, no tak to jest, no na tym kanale mówię, nie ma cały czas... Staram się oczywiście wrzucać coś takiego do odstresowania, prawda? Jakiś makijaż i tak dalej, ale też jest dużo takich smutnych rzeczy, ale z drugiej strony pamiętajcie, że to są też rzeczy, prawdziwe rzeczy, które się każdemu z nas przetrafiają, przez co myślę, że stają się realne. I tak jak na przykład rozmawiam z Wami, piszecie i mówicie mi, kogo na przykład oglądacie, kogo lubicie oglądać, to ja zauważyłam, że ludzie naprawdę wolą oglądać kogoś, wiecie, takiego realnego, kogoś, kto ma wady, kogoś, kogo życie to nie są fajerwerki, tylko jest po prostu taki standard, rzeczywistość, szara rzeczywistość, w sensie trzeba iść do pracy, trzeba posprzątać, trzeba ugotować, bo na to składa się życie, prawda? Wtedy ta osoba chyba staje się nam bliższa, kiedy jest bardziej realna, kiedy jest taka bardziej normalna, przynajmniej do mnie to przemawia, więc z jednej strony mówię, nie dziwię się, że ludzie tak piszą i odchodzą, bo smutno na tym kanale, a z drugiej strony, no wiecie, takie jest moje życie, ja też nie będę niczego kreować na siłę, ja nie będę udawać, że ja chodzę na imprezy, nie wiem, nie będę z kamerą gdzieś podjeżdżać w Katowicach do jakiegoś pubu i udawać, że się świetnie bawię, bo tak nie jest. I po prostu ja nie mam też takiej potrzeby, no staram się pokazywać tak, jak wygląda życie osoby, która jest chora i która się leczy, a nie kreować kogoś po prostu, nie wiem, z siebie, nie, kreować jakie to moje życie nie jest super i nie jest fascynujące. Na przykład dzisiaj spotkanie z Fazowskim z kanału Świat na Fazie jest dla mnie w ogóle wielkim, wielkim w ogóle wow i ja się bardzo na to cieszę i to, wiecie, to jest dla mnie po prostu mega wydarzenie, ale to się zdarza wiecie, raz na ruski rok. No, także dziękuję po prostu, że jesteście i że oglądacie mnie, jesteście ze mną i że te życie normalne, takie wiecie, w szarych barwach również też Wam się podoba. Ja myślę, że po prostu przez to wszystko też jesteśmy sobie bliżsi, bo każdy z nas ma jakieś problemy, każdy z nas ma jakieś przeciwności losu, każdy sobie z czymś tam radzi, każdy ma po prostu jakąś, wiecie, bliznę na przykład na sercu, która się nie goi, która się sączy latami i przez to chyba, przez te nasze porażki, cierpienia my też jesteśmy bliżej siebie, bliżej innych ludzi, bo wiecie, to jest realne, takie jest życie. Życie to zloty i upadki, prawda? Wszystko przemija, tak jak Wam już nieraz mówiłam, i to dobre przemije, i to zło przemije. Także kończę, jadę już na rezonans, kochani, trzymajcie kciuki. We'll be right back.
wahanie po badaniu już rezonansu. Także troszkę się boję. Mam nadzieję, że wyniki będą dobre. Powiem Wam, że sobie tam leżałam i nic nie bolało, bo ja już miałam nieraz rezonans i no to jest takie badanie prawie no nieodczuwalne, ale to leżenie 40 minut i te myślenie w tej głowie, będą dobre wyniki, nie będą dobre wyniki, a co jak będą złe, a co jak tam wyjdzie w tym badaniu, coś się po prostu, ja czułam jak mi w tej głowie po prostu huczy od tego wszystkiego, taki strach, powiem Wam, taki prawdziwy strach, czy wszystko będzie dobrze i a co będzie, jak nie będzie dobrze. I tak leżałam i tak głowa mi pulsowała od tych myśli, naprawdę. Ja już mówię, nie wytrzymam zaraz, mówię, przestań, myśl o czymś innym, ale i tak mi wszystkie myśli po prostu skierowane były w jednym kierunku, także wracam do domu, bo powiem Wam, że ja autentycznie jestem zmęczona po tym badaniu. Normalnie czuję, jakbym, nie wiem, pole przeorała, taka chyba mi emocje opadły, wiecie, jak to czasami się stresujemy, emocje opadają i czujemy takie mega zmęczenie. Buziaczki wielkie.